Szymon Studenciaki. Dzisiaj poznamy choróbsko, które potrafi bardzo uprzykrzyć życie wszystkim, którzy się z nią zmagają. Mam tutaj na myśli łuszczycę. Nie jest to może choroba, która zagraża życiu, no ale zapytajcie się każdego, kto na nią choruje, no do przyjemnych też nie należy. Jedziemy. Łuszczyca to przewlekła choroba zapalna skóry. Najczęściej choruje na nią rasa kaukaska, czyli biali. Mówi się, że łuszczyca ma podłoże genetyczne i wpływają na nie także czynniki środowiskowe. I większość objawów pokazuje się przed 30 rokiem życia. Nad rodzajami łuszczycy nie będę się tu rozwlekał, bo nie od tego tu jestem. Bubu robią tutaj limfocyty T, które wytwarzają cytokiny prozapalne. Dlaczego tak się dzieje w łuszczycy, tego jeszcze do końca nie poznano. Łuszczyca nie tylko wygląda i działa na skórę, często towarzyszą jej inne liczne przewlekłe stany zapalne, cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze czy zespół metaboliczny. Wykazano także przyspieszone działanie na powstawanie blaszek miażdżycowych i kilka innych rzeczy. Czynniki wywołujące albo zaostrzające łuszczycę to bezsprzecznie czynniki środowiskowe, takie jak infekcje, urazy fizyczne, stres psychiczny, alkohol i nikotyna. Dodatkowo niewłaściwy styl życia może przyspieszać powstawanie procesów zapalnych w organizmie, co może pogorszyć stan organizmu nawet w trakcie wdrożonego leczenia. Łuszczyca często łączy się z otyłością. Nadmierna masa ciała nie tylko może wywołać łuszczycę, ale także może zwiększać ciężkość jej przebiegu. Otyłość może być także wywołana przez łuszczycę, ale jest to działanie pośrednie, ze względu na to, że stres związany z przebyciem tej choroby może mieć wpływ na nasz styl życia. Trzeba by nadmienić tutaj też, że pacjenci chorujący na łuszczycę, ich jakość życia porównywalna jest do jakości cukrzyków albo chociażby nawet pacjentów onkologicznych, bo szacuje się, że 60% osób chorych na łuszczycę ma albo miało stany depresyjne, a aż 7,2% miało myśli bądź tendencje samobójcze. Jak już wcześniej wspomniałem, otyłość może powodować wystąpienie łuszczycy ze względu na to, że mają bardzo podobną patogenezę. Zmniejszenie masy ciała zmniejsza ilość prozapalnych cytokin w naszym organizmie, i co ma wpływ na przebieg choroby. A więc wniosek w sumie powinien narzucać się sam. Skuteczną dietą w leczeniu łuszczycy często będzie dieta ubogoenergetyczna. Dodatkowym dowodem na to, że dieta ubogoenergetyczna będzie skuteczna, są remisje choroby u pacjentów po operacjach bariatrycznych. Jaka w tym wszystkim jest rola diety bogatej w wielonienasycone kwasy tłuszczowe? Będziemy tutaj mówić o dwóch rodzinach, o omega-3 i omega-6. Czyli rodzinach kwasów tłuszczowych, o których każdy, kto chociaż troszeczkę interesuje się tematem, słyszał. Omega-6 dostarcza czynników o charakterze, uwaga, prozapalnym, prozakrzepowym i obkurczającym naczynia krwionośne. A omega-3 działa kompletnie odwrotnie. Stosunek N6 do N3 w dzisiejszym świecie i diecie statystycznego Polaka mniej więcej wynosi 15 do 1 około. A powinno być w najgorszym wypadku 4 do 1. Widzicie tutaj pewien dysonans, prawda? Pomocna w uregulowaniu tego byłaby pewnie dieta śródziemnomorska albo suplementacja zewnętrzna omega-3 dodatkowa.
w ilości od 2 do 3 gramów kwasów EPA i DHA dziennie. Jeśli chodzi o badania nad suplementacją, są rozbieżne. Cały czas jest ta gałąź badana, ale skoro nie zaszkodzi, a może pomóc, to dlaczego nie? Ja bym spróbował. Tylko najważniejsze jest to, żeby wybierać suplementy z jak największą ilością kwasów EPA i DHA. Dieta wegetariańska, albo bądźmy realistami, semi-wegetariańska, także może mieć zastosowanie w tym przypadku. Sama dieta wegetariańska cechuje się mniejszą energetycznością posiłków. Mniejsza zawartość mięsa i większa warzyw, to więcej przeciwutleniaczy, flawonoidów i tak dalej. No, jeszcze im mniej mięsa, tym mniej reaktywnych form tlenu, które działają prozapalnie. Wiecie, do czego zmierzam, prawda? Do tego wszystkiego na koniec dorzucę Wam jeszcze na żer dietę bezglutenową, żeby podniecić ogień dyskusji. Badania też są niejednoznaczne i w sumie niewielkiej ilości, bo tam załóżmy wybiorę sobie jedno badanie, w nielicznych przypadkach, w jednym z badań 3 na 328 pacjentów miało znamiona utajonej celiaki. No, nie jest to liczba, która zmusza do brania diety eliminacyjnej, eliminacji glutenu na poważnie, ale jeżeli nic nie działa, to można by się zastanowić nad tymczasową eliminacją glutenu z diety. Podsumowując, w żywieniu łuszczycowym warto, jeżeli istnieje taka potrzeba, wprowadzić dietę uboenergetyczną. Do tego duże dawki suplementacyjne kwasów EPA i DHA, czyli omega 3, i do tego sążnistą ilość świeżych warzyw i owoców. Te działania pomogą zmniejszyć objawy łuszczycy i złagodzić jej postać kliniczną. Dobra, tyle ode mnie. Jeśli Wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę. Was to nic nie kosztuje, a mi to może pomóc. Jeżeli się nie podobało, no to łapka w dół jest już obok. Proszę, klikajcie. Proste. Pamiętajcie, żeby skomentować, czy ktoś cierpi na łuszczycę, jak sobie, czy sobie z nią poradził, czy wprowadzał sobie jakąś restrykcję żywieniową, czy nie. Piszcie, komentarze są Wasze. I najważniejsze, trzymajcie się!